w rolach głównych. Kobieta Judasz, odcinek 121. Czy teraz zyskałem twoją aprobatę? Tak? Teraz mnie kochasz? Zobaczyłeś, że mogę być tak wielki i silny jak Alirio? Nie, nie będę płakał. Mężczyźni nie płaczą. Już. Przestań, Ismael, proszę. Nie dręcz mnie już, proszę. Proszę cię, przestań. Więc teraz mnie aprobujesz, tak? Jesteś ze mnie dumny? Proszę cię, bądź ze mnie dumny. Chociaż jeden raz bądź dumny ze swojego syna. Bądź dumny. Rozumiem cię, naprawdę. Ale ja nie proszę, byś mi wybaczył. Wiem, że to niemożliwe. Ja tylko proszę, byś wybaczył sobie. Czyżbym to ja zabił Sebastiana, własnego brata? Nie. Synu, oczywiście, że nie. Ale uraza i gniew nie dają ci żyć. Po jakimś czasie zdasz sobie z tego sprawę i zrozumiesz, że zmarnowałeś swoje życie. Proszę mnie nie dotykać. Daj sobie szansę na miłość. Ona wszystko wyleczy. Wszystko. Proszę mi nie dawać rad, nie potrzebuję. Idź, chłopcze, idź do tej dziewczyny, przyjaciółki mojej wnuczki, tej, która jest w tobie zakochana. A ty tylko cierpisz w bólu i myślisz, że twoje życie jest nic nie warte. Właśnie to czynisz. Tylko to, Simonie. Gniew i uraza nie pozwalają ci na inne uczucia. Na miłość. Zapomnij o mnie. Ja jestem staruszką, która postradała zmysły. Idź do tej dziewczyny. Masz życie przed sobą, a gdy zaczniesz żyć i kochać, będziesz wolny od wszelkich uraz. Koniec spektaklu. Nie mamy już nic do powiedzenia. Nie, Alirio, to dopiero początek. Jeśli pan Agüero del Toro ma odejść stąd dumny, to trzeba mu dać więcej powodów. Nie chcę, by odchodził z żalem. Dosyć już, Ismael. Posłuchaj mnie, jestem twoją matką.
Pamiętasz Sagrario, tato? Jasne, że pamiętasz. Jakżeby inaczej. Zawsze jej mówiłeś, że do niczego się nie nadaje. Tak często to powtarzałeś, że w końcu umarła. A wiesz, kto ją zabił? Ten, który stoi tu przed tobą. Zrobiłem jej przysługę. Prawda? Na początku zawiodłem. To było wtedy, gdy polałem ją farbą. Nie miałem jeszcze doświadczenia w mordowaniu i nie miałem mistrzostwa kobiety Judasza. Ale ponowiłem próbę. Nie chciałem cię zawieść, tato. Złapałem i powiesiłem. Dla niej śmierć była wybawieniem. Wiodła tak nędzne życie, że jej śmierć była jak uwolnienie. No i mogłem cię w końcu zadowolić, tato. Dosyć już, Ismael, dosyć. Nie możesz oskarżać mnie o te brutalne zbrodnie. Ja chciałem być dobrym ojcem. Przysięgam, że chciałem. Na to już za późno. Przestań beczeć i poczuj się dumny. Każdy chwali swoją pracę, nawet jeśli jest taka brudna. Ale ktoś musi to robić. Na początku moja mistrzyni nie zgadzała się ze mną w wielu sprawach. Ale powoli zdała sobie sprawę z mojego talentu i zaufała mi. Zdała się na mnie. Uwierzyła we mnie. Wtedy doszło do świętego Sebastiana. To ci się spodoba, tato. Spodoba. Męczeństwo świętego Sebastiana. Tak nazywało się moje dzieło. Uznałem, że tego potrzebował Ernesto. Myślę, że ciężko było żyć, będąc takim prostakiem. W jakimś sensie przyniosłem mu ulgę. Uwolniłem go od jego podłego życia u boku Laury. Mistrzyni też była moim wybawieniem. Odkryła we mnie siłę, o której nie wiedziałem. Tylko ona zdała sobie sprawę z mojej inteligencji. Staliśmy tam wtedy obok was, z głupią miną, podczas gdy wy zadawaliście sobie pytanie, kim jest kobieta Judasz? Zmieniło się, gdy zakochałem się w Cordelii. To dlatego wpadłem. Miłość jest bolesna i rakotwórcza. Osłabia rozum. Gdyby nie to, Calixto wciąż by mnie szukał. El imbécil de Calixto buscándome. Ma zimne ręce jak nie on. Szefie, proszę mi obiecać, że go uratujemy. Pancho. Jesteś jedynym mężczyzną, którego kocham. Jedynym, który kochał mnie taką, jaką jestem. No.
Nie mogę pozwolić, żeby on umarł. Kocham cię. Tak bardzo cię kocham. Czym będzie moje życie bez ciebie? Chodź, Cordelio. Nie, Pancho, wróć. Czy to znaczy, że od początku byłeś z kobietą Judaszem? Szukałeś jej? Całowałeś jej stopy? Prosiłeś, by zwróciła na ciebie uwagę? Tak było, Ismael? Co się wydarzyło? Myślałem, że twoje prostactwo zniknie po przeżytym strachu, ale widzę, że nie. Nikt nie może zbliżyć się do mistrzyni. To ona szuka tych, którzy będą jej służyć. Tak było ze mną. Zbliżała się do mnie powoli. Odkrywała moje możliwości i talent. W końcu powiedziała, że potrzeba jej kogoś silnego. Gdy Emma zorientowała się, pomyśleliśmy, że będziemy mieć w niej sojusznika, ale tak się nie stało. Odebraliśmy jej ten dokument i wspólnie ją zabiliśmy. Emma robiła się nieznośna, a Gloria nie musiała znosić jej głupich pomysłów. Dałem ten dokument mojej babci, Berenice, by oddała go Glorii. Wtedy ona dowiedziałaby się, co zrobił Salomon. To znaczy, że Berenice też wie, kim jest druga kobieta Judasz? Nie. Ona wiedziała tylko o mnie. Nigdy nie wyjawiłem jej imienia mistrzyni. Dosyć tego bajdurzenia, Ismael, dobrze? Masz natychmiast powiedzieć, kim jest kobieta Judasz. Kto to jest? To ja jestem mistrzynią. Nie. To ja. Możesz powiedzieć, Ismael, ja jestem kobietą Judasza. Nie, może nikt w to nie wierzy, ale to ja. Poważnie. Musisz być silna, Cordelio. Pancho potrzebuje nas jak nigdy. Dlatego musimy iść na policję i porozmawiać z Ismaelem. Życie Pancho zależy od tego. Masz rację. Ale boję się. Ismael to potwór, chciał mnie zabić. Mówił okropne rzeczy o śmierci. A teraz Pancho walczy o swoje życie. I teraz Pancho jest aquí. A ty musisz walczyć razem z nim, Cordelio. Musisz go wspomagać. Dla tej miłości, którą czujesz do Pancho. Musisz pójść na policję i rozmówić się z Ismaelem. Dowiedzieć się, co wstrzyknął Pancho. Masz rację. Porozmawiam z Ismaelem. Ale zostaw mnie na chwilę z Pancho. Potem zrobię, co trzeba. Świetnie, to mi się podoba. Dość tego błazeństwa. Nie jesteśmy w cyrku. Jeśli ten bałwan powie nam, kto jest jego wspólnikiem, to wiedzcie, że ja i tak jestem bliski prawdy. A wy, drogie panie, jesteście na mojej liście podejrzanych, jasne? Jesteś coraz lepszy. No dawaj, pytaj, kto jest kobietą Judaszem. Zacznij od nowa. To takie podniecające, że jesteś blisko prawdy. Zamknij się. Jest tak, jak mówiła moja mistrzyni. Ona dobrze cię zna. Przewidziała każdą twoją reakcję. Zawsze wyprzedza cię o krok.
Ona jest mistrzynią. Jej zbrodnie są tak przygotowane, że gdy ty się pojawiasz, pułapka jest zastawiona. Zabierzcie go stąd. A najlepsze jest to, że zawsze w nie wpadasz. Zawsze. Nigdy jej nie złapiesz. Nigdy. Ona zawsze cię wyprzedzi. Nigdy jej nie złapiesz. Nie chcę rozdzielać się z tobą, ale muszę porozmawiać z Ismaelem. Tylko tak można cię uratować. Kochanie, ty mnie słyszysz, prawda? Musisz walczyć, Pancho. Chcę wziąć z tobą ślub. Pancho, yo me quiero casar contigo. Chcę być matką twoich dzieci. Yo quiero ser la madre de tus hijos, mi pastelito. Mi pastelito, dime que sí. Powiedz mi, że będziesz żył. Dime que sí vas a vivir, por favor. Proszę. Kochanie, teraz będziemy mieli dużo czasu na barabara. Cuando nos quedan miles de crunchy crunchy por hacer. Kochanie. Pancho. Doktorze! Doktor! Cordelio, proszę wyjść z pokoju. Siostro, proszę ją wyprowadzić. Nigdy jej nie złapiecie. Nigdy. Ona jest pośród nas. Spójrzcie. Jest tam, za wami. Ona jest jak powietrze. Jak powietrze. Wszędzie się przeciśnie. Jest wszędzie. Jak czarodziej, genialny magier. Dlatego nigdy jej nie złapiecie. Nigdy, przenigdy. Wybacz, kochani. Dałem się złapać przez moją głupotę. Dlatego tu jestem, w tym obrzydliwym miejscu, zniewolony ciałem, ale moja dusza jest wolna. Wolna. Ja jestem wolny. Ale ona przyjdzie po mnie. Ocali mnie. I wykończy was wszystkich. Wolny. Będę wolny. Podejdź. Spójrz na moją twarz po raz ostatni. Zobaczysz twarz wolnej duszy. Co się stało? Zabieram Cordelię na policję. Musimy dowiedzieć się, jakiej trucizny użył Ismael. Poszłabym z wami, ale martwię się o Glorię. Nie mamy żadnych wiadomości. Chcemy do niej pójść z Reną. Ja i Gabriel zostaniemy przy Pancho. Dziękuję wam. Kiedyś wam się odwdzięczę. Gdy dowiecie się czegoś o Glorii, skontaktujcie się ze mną. Dlaczego to przytrafiło się nam? Dlaczego mojemu synowi? Jak to dlaczego? To twoja i tylko twoja wina. To wynik twojego wychowania. Uczyłeś nas tego dzień w dzień. Jak to? Uczyłeś nas, że jedyną prawdą jest kłamstwo. Uczyłeś nas, byśmy zrobili wszystko dla pieniędzy.
Wychowałeś nas w cieniu przeklętego Juana Vicente del Toro i twojej urazy. Ten stary złodziej okradł moją matkę i mnie. Mój syn został mordercą przez te przeklęte pieniądze, o które płakałeś całe życie. Ależ ja nic o tym nie wiedziałem. Nie skąd? Zawsze myślałem, że mój syn nic nie potrafi, że nic nie umie zrobić. Skąd miałem wiedzieć, że stanie się seryjnym mordercą? Nie, ja nie jestem niczemu winny. Owszem, jesteś. Powinieneś ich wychowywać w miłości, a ty ich zatruwałeś nienawiścią i urazą. W tym duchu nie wychowuje się dzieci. Rozumiesz? Ależ ja rozmawiałem z Ismaelem. Mówiłem mu, jak bardzo go kocham. Powiedziałem mu, że to, co mówiłem latami o jego słabości, to były zwykłe żarty z mojej strony. Za późno mu to powiedziałeś. Dlatego, że on zdążył już zawrzeć pakt z kobietą Judaszem i zabił wiele osób. Dlaczego to przytrafiło się mnie? Mój jedyny syn, Chichita, on jest niewinny. Mam dość tego cierpienia, Ludovico. Wolałabym być biedna, ale szczęśliwa, mając swoich synów przy boku, a nie żyć z tym bogactwem i stracić ich. Nie wytrzymam tego cierpienia. Pancho wciąż żyje. Walczy w szpitalu o życie. Musisz nam pomóc. Powiedz, jakiej trucizny użyłeś. Wysłuchaj mnie, proszę. Pancho żyje. Pomóż nam. Dlaczego Cordelia mnie o to nie prosi? Ona wie, że dla niej zrobiłbym wszystko. Niech ona mnie poprosi. Nie. Dobrze, Ismael. Jestem tu i proszę cię o pomoc. Nie słyszę cię. Stoisz za daleko. Zbliż się. Powiem to tylko tobie. Podejdź, kochanie. Ufam tylko tobie. Chodź. Podejdź. Nie strzelajcie. Powiedz im, żeby się nie zbliżali. Powiedz im. Powiem ci wszystko, co zechcesz, ale niech oni odejdą. Boję się ich. Dobrze. Już dobrze. Proszę, nie zbliżajcie się. Wszystko w porządku. Opuśćcie broń. Wszystko będzie dobrze, maleńka. Powiem ci to, co chcesz usłyszeć.
To wiadomość od mojej mistrzyni. Nie rób mi krzywdy, proszę. Nie, Cordelia. Nie jestem w stanie cię skrzywdzić. Wysłuchaj mnie. Mistrzyni chce, byś wiedziała, że ty... nie jesteś córką Ricardy. Wiesz, kim jest twoja mama? Ta misjonarka, która przyszła kiedyś do mojego domu. Pamiętasz ją? Rebeka jest twoją matką. Pamiętasz kobietę, z którą pojechałaś do Caracas, uciekając od Pancho? To jest twoja prawdziwa matka. Nie. Ludowiko, musisz zrobić coś dla swojego syna. Nie wytrzymam tego cierpienia. Poszukaj adwokata, zrób coś, proszę. Zajmę się tym. Musimy wyciągnąć naszego syna z więzienia. Co za nieszczęście. Muszę dźwigać taki krzyż. Nie bądźcie naiwni. Nie ma prawnika, który podejmie się tej sprawy bez względu na pieniądze. Chociaż tak sobie myślę, że... Ismael ma jakiś pomysł, by wyjść z więzienia. Jak to? Jak on może uniknąć kary? Zawsze poniżaliśmy Ismaela. A on jest geniuszem, jest bardzo inteligentny. Wiem, że zakpi z nas wszystkich. Nie wiem, jak to zrobi, ale on ucieknie. To kłamstwo. Kłamstwo. Chcesz mnie skrzywdzić, Ismael. Chcesz sprawić mi ból, bo nie kocham ciebie, tylko Pancho. To prawda, Cordelio. Zapytaj Ricardy i powiedz jej, że to wiadomość od mojej mistrzyni. Nie. Niech wie, do czego ona jest zdolna. Ismael, jeśli mówisz prawdę, to Ricarda nie może być kobietą Judaszem. Ona nigdy nie zrobiłaby nic złego, Cordelia, a zwłaszcza czegoś takiego. Oto inteligentna panna Leal. Być może to nie Ricarda. Ty kłamco. Moją mamą jest Ricarda Araujo, rozumiesz? Tylko ona. Żaden nędznik taki jak ty nie będzie plamił jej imienia. Żaden morderca. Ona mnie wychowała. Dała mi całą swoją miłość. To moja mama. Ale cię nie urodziła. Nie wyobrażasz sobie, jakie to było okropne, gdy kobieta Judasz wbiła strzykawkę w plecy Pancho. Aż mnie zmroziło. Słuchajcie. Chciałbym z wami chwilę porozmawiać. Jasne. Przemyślałem to wszystko, co wydarzyło się między nami. Zrozumiałem, że Petunia kocha ciebie, Gabrielu. A ja jestem tu zbędny. Posłuchaj, pozwól mi skończyć. Przykro mi to stwierdzić, że nie udało mi się pozyskać miłości Petuni. Ale nie można mieć uczucia, którego nie ma. I wiesz co? Chcę, byś o nią dbał. Ona jest tego warta. Obiecaj, że będziesz ją chronił.
A ty, Petunio, pamiętaj, że Gabriel też jest wartościowym chłopakiem. Jest wart twojej miłości. Cieszę się, że jesteśmy przyjaciółmi. Dbajcie o siebie i uważajcie na siebie. Czy ty się z nami żegnasz? Było miło cię poznać, Petunio, i... Posłuchaj, może... Nie, nie będzie mnie tu, gdy wrócisz. Do widzenia. Powiedz, Ismael, co wstrzyknąłeś Pancho? Jakie jest antidotum? Masz jeszcze czas, by się wybronić. Wybronić? Jakie to ma znaczenie? Wszyscy jesteśmy na krawędzi życia. Tylko teraz ode mnie zależy, czy Pancho spadnie. Ja mam władzę. Mów. Salomonie, musisz zabrać Cordelię do szpitala. Ona źle się czuje. Nie może oddychać. Ja porozmawiam z Ismaelem. Dobrze. Chodźmy, Cordelio. Zostaliśmy teraz sami. Zaufaj mi. Powiedz, jakie jest antidotum. Jeszcze jest szansa, by uratować Pancho, jeśli nam pomożesz. Czy ty wiesz, co to jest życie? Co to znaczy żyć? O co ci chodzi? Wszyscy kochamy życie. Wszyscy chcemy żyć. Więc znajdź mi moje życie i przynieś mi je. Przynieś. Nie rozumiem. Mam szukać twojego życia? Gdzie go szukać? Jeśli chcesz uratować Pancha, to przynieś mi moje życie. Idź do mojej pracowni i znajdzie. Poszukaj. To życie jest na papierze. Ismael. Nie baw się ze mną w zgadywanie. Odwróć się i wytłumacz mi to. Nie dotykaj mnie. Powiedz, że to, co mówił Ismael, to nieprawda. Ależ, Cordelio, nie jestem wróżką. Nie wiem, co powiedział Ismael. Skąd mam wiedzieć, co powiedział ten wariat, maniak, oszołom? Powiedz, co powiedział? Lepiej nie pytaj, Ricardo. Zdaje się, że on wszystko wygadał. Rzecz w tym, że kobieta Judasz za jego pośrednictwem wysłała ci wiadomość. Chociaż ja uważam, że to tylko zasłona dymna. To, co powiedział, było jasne i czytelne. Boję się, boję. Co ci powiedział? Co też kazał mi przekazać potwór z Karoly? Co to takiego? Ismael powiedział, że ty nie jesteś moją mamą.
że moją mamą jest Rebeka. Ta misjonarka, z którą pojechałam do Caracas. Czy to prawda? Czy to kolejne kłamstwo kobiety Judasza? Nie wiem jak ty, ale chcę zabrać stąd Glorię. Nie chcę, by była zamieszana w sprawę kobiety Judasza. Chwileczkę. Myślisz, że ja się tym nie martwię? Rzecz w tym, że ona już jest w to wmieszana, odkąd postanowiła zrobić z tego temat swojej pracy. Musisz zachować spokój. Ismael nie zrobi krzywdy Glorii. Ja po prostu nie chcę, by ona rozmawiała z tym szaleńcem. Nie chcę, by Ismael zrobił jej wodę z mózgu. Nie chcę, by wzbudził w niej współczucie. Uspokój się. Salomon jest z Glorią. On ją ochroni. Nie obchodzi mnie Salomon ani to, co mówisz. Tak jak Ismael powiedział Iwon, że Gloria jest córką twoją i księdza, tak samo może powiedzieć to każdemu. Nie mogę do tego dopuścić. Obiecuję ci, że Gloria o niczym się nie dowie. Przysięgam. To, co on powiedział, to podłe kłamstwo potwora z Karory i kobiety Judasza. Oboje zgniją w piekle przez to podłe kłamstwo. Cordelio, jesteś moją córką. Tak, wiem, że ty mnie wychowałaś i że kochasz mnie ponad życie. Ale czy to ty mnie urodziłaś? A jakie to ma znaczenie? Czy to takie ważne? Matka to nie ta, która urodzi. Matka to ta, która kocha swoją córkę, tak jak ja ciebie. Matką jest ta, która wychowuje. Nie zadręczaj się tak, Cordelio. Jestem pewien, że Ismael to powiedział, by sprawić ci ból. To czemu płaczesz? Zabolało mnie to, mamo. Ale myślę, że to, co powiedziałaś, to kłamstwo. A ty jesteś moim ojcem? Ależ jestem twoim ojcem. Wszystko to wymyśliła Ricarda. Powiedz jej prawdę, nie ma sensu tego ukrywać. Nie, nie ma o czym mówić. Nie mam nic do wyznania. Owszem, masz. To, co ten bydlak powiedział, to prawda. Ricarda nie jest twoją rodzoną matką. Jesteś córką moją i Rebeki, kochanie. Dlaczego mi to robisz? Dlaczego? Cokolwiek by się działo, to nasza tajemnica o Glorii pozostanie tajemnicą. Ona zawsze będzie twoją córką, a ja jej ciotką. Takie jest prawo i nie możemy go łamać. Nie wiem, wszystko się tak poplątało, że jestem niczym strzępek nerwów. Zabiję się, jeśli ona się dowie. Nie chciałam ci nic mówić. Postanowiłam wziąć ślub z Marcosem. Co? Mówisz mi to po to, by zmienić temat Altagracio? Przecież sama mi mówiłaś, że musimy żyć własnym życiem. Iść naprzód. Trzeba dotrzymać słowa. Musimy uwolnić się od wszystkiego. Oczyścić z winy i skończyć z tym. Ale ślub z Marcosem? Już zdecydowałam. Sama nie wiem. Obyś nie żałowała. Nie kochasz go. Nigdy nie zapomnisz jego brata. Gdy umarł Sebastian, to w tobie umarła też miłość. Jeśli dokonałaś teraz takiego wyboru, to życzę ci powodzenia. Powiedz mi więc, co się stało. Usiądź, moja droga. Powiedzcie to wreszcie. Nie widzicie, że ona cierpi? To wszystko moja wina.
Podczas jednego z wyjazdów do Caracas poznałem młodą dziewczynę. Mieliśmy romans i ona zaszła w ciążę. A dlaczego Ricarda mnie wychowywała? Ukradłaś mnie? Nie, kochanie, nigdy bym tego nie zrobiła. Ja po prostu nie mogę mieć dzieci. To było marzenie mojego życia. Mieć piękną córkę, taką jak ty, kochanie. Dowiedziałam się, że ta dziewczyna jest w ciąży i ma z tym kłopot. Pojechałam porozmawiać z nią i powiedziałam jej, że chcę cię mieć i że poświęcę dla ciebie swoje życie. A ponieważ Rebeka nie wiedziała, co z tobą zrobić, to cię oddała. Chciałam cię mieć przy sobie, a ją wyrzucono z domu. Ona źle się z tym czuła, a ja cię potrzebowałam. Byłaś taka maleńka, taka śliczna. Chciałam, byś była przy mnie. Wiedziałam to, gdy tylko cię zobaczyłam. Od chwili, gdy wzięłam cię w ramiona, wiedziałam, że będziesz moją córeczką. To cała prawda, kochanie. I ona mnie tak oddała, jak gdyby nigdy nic? Nie, kochanie. Nie. Jestem pewna, że Rebeka cierpiała. Ale gdy zobaczyła, jak wyrosłaś, taka piękna, zrozumiała, że dokonała dobrego wyboru. Właśnie, kochanie. Ricarda zrobiłaby wszystko dla ciebie. Ona była dla ciebie najlepszą matką. Dlaczego mnie oszukiwałaś? Dlaczego? Nie mów tak. Nigdy cię nie oszukiwałam. Byłaś moją córką. Prosto z duszy. Z całego serca. Zawsze byłaś moim maleństwem. Tak było. Zrobiła to z serca. Wychowywała cię nawet po moim wyjeździe. Gdy pierwszy raz cię przytuliłam, gdy poczułam twoje ciałko wtulone we mnie, wiedziałam, że będę twoją mamą. Wiedziałam, że będziesz moja na zawsze. Poza tym, dobrze wiesz, że zapomniałaś już? Zawsze byłyśmy razem, na dobre i na złe. Zawsze, kochanie. Oddałybyśmy za siebie życie. Zawsze, moje dziecko. Ale to nie ty mnie urodziłaś. Jakie to ma znaczenie? Ja tylko wiem, że Bóg zesłał ciebie dla mnie. Tylko to mnie obchodzi. To wszystko, moja piękna. Opracowanie wersji polskiej Studio Kompan. Tekst Michał Marodan. Czytał Marek Lelek.